Chyba, że macie jakieś pytania jeszcze o tą wojnę, która się, wojną gwiezdną, która się wydarzyła 250 lat temu. Czy macie jakieś obiekcje co do tego? Kto to przekazuje? Nie, bo aż ja chyba też o tym piszę, że 250. Kto przekazuje? No między innymi ja. Ale że tak daleko wstecz i że to... No 250 lat temu. To nie jest daleko. A Szajana też... To 8 pokoleń. I teraz tak, czy macie jakieś wątpliwości do tej wojny gwiezdnej z naszymi tak zwanymi okupantami z kosmosu? Nie, dobra, okej. Okay. Czyli to, bo inaczej, musicie to jakby przyjąć do siebie, musicie to zaakceptować, bo nie pójdziemy dalej, bo ja wam przedstawiam pewien tok myślowy, tak? Żebyście to zrozumieli, co się dzisiaj dzieje, tak? Polecam jeszcze tutaj kanał Dziada Wszechwiedza, który opowiada, dlaczego 200, powiedzmy, 150 lat temu do Europy przyjeżdżały całe pociągi dzieci. Nawet dzieci były w sklepach, można było sobie kupić, tak? Ale dobra, to przelecimy dalej, bo przejdziemy do bardziej ważniejszych rzeczy. Skąd te dzieci przyjeżdżały? I kiedy to było? I teraz jak to było? 250 lat temu to była, co było? To była napaść, inwazja tych sił ciemnych na tak zwane państwo zwane Wielką Tartarią. Wszyscy mieszkańcy Wielkiej Tartarii, dorośli, zostali zamordowani. Zostały wykopane wielkie doły, te ciała zostały wrzucone do tych dołów. Te doły zostały zasypane, a na tych dołach powstały kościoły. Sama nazwa, co to znaczy? Kościół? Tam, gdzie się kości ścielą, tak? Chodzi o to, żeby nikt nie grzebał pod kościołami, bo kto będzie grzebał pod kościołami? Nikt. Zostawili tylko dzieci do 7 roku życia, tak? I co? Jeżeli takiemu dziecku, on jeszcze nie wie, możesz wziąć takiemu dziecku, dać kupę, tak? I powiedzieć, że to jest czekolada. On to zje, posmakuje, no tak, smakuje czekolada, tak? Dlatego oni zgładzili wszystkich dorosłych, żeby ta pamięć o naszych dawnych czasach była co? Zgładzona. Tak? A nam wgrali nową historię, nowy cały system. Tak? I od 250 lat mamy tutaj, my chlubnie się tutaj mówimy w Polsce, że pierwsze Ministerstwo Edukacji Narodowej było w Polsce, tak? Bo obcy nam co? Wprogramowują nową historię i nowy świat, tak? Do głów, tak? Tak? Jest to zrozumiałe? Dobrze. I teraz tak, tam w tym filmiku, żeście się, tam było powiedziane, że co? Nasi okupanci muszą działać zgodnie z prawem naturalnym, ponieważ kto nie działa zgodnie z prawem naturalnym, naraża się na śmierć. Więc oni muszą przejąć naszą planetę zgodnie z prawem naturalnym, tak? Więc dobrze, teraz tak, przechodzimy i teraz tak, jak oni nas, ja będę mówić, że oni nas zhakowali, tak? Bo oni muszą działać zgodnie z prawem naturalnym, czyli nie mogą występować siłą, tylko co? Pewnymi chytrościami. I oni, bo jest taka zasada, a to może jeszcze mówić, że my musimy się zgodzić dobrowolnie na tą niewolę. No i myśmy się zgodzili na tą niewolę dobrowolnie, tak? Dziękujemy. I teraz tak, pierwsza zasada prawna, która istnieje we wszechświecie i każdy kosmita o tym wie, to, że na pokładzie statków panuje prawo tego, do którego należy statek. Dlatego też statki co? Posiadają banderę, żeby każdy wiedział, na jaki statek wchodzi. Jeżeli się wchodzi na statek polski, to tam panuje prawo polskie. Jeżeli się wchodzi na statek amerykański, to tam panuje prawo amerykańskie. Czy jest to zrozumiałe? Tak? Proste, tak? Ja jeszcze może przytoczę taki jeden z II wojny światowej. Polska dysponowała kiedyś eskadrą niszczycieli przed wojną. One zaraz po wybuchu wojny przepłynęły do portów brytyjskich i tam stacjonowały. I pewnego dnia książę Jerzy, chyba czy król Jerzy, chciał wizytować te niszczyciele, tak? No więc podszedł do trapu i dalej już nie mógł iść, bo za trapem już jest
co? Inne państwo, inne prawo, tak? Dlatego musiał zejść kapitan i zaprosić króla Jerzego na pokład, tak? A żeby było wiadomo, czyj to jest, no to tu macie gdzieś pokazana jest bandera, bandera Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej, tak? No. Czyli pamiętajcie o zasadzie, na pokładach statków panuje prawo tego, do którego ten statek należy, tak? I teraz tak, tu widzicie tak zwany statek obcych, a takie bandery posiadają statki obcych. Czy widzieliście takie bandery? To jest ważna sprawa, żebyście zobaczyli i zrozumieli to. Każdy budynek, teraz ja mówię z punktu widzenia prawa, każdy taki budynek, który jest tak oznaczony, to jest statek obcych. To jest statek obcych. Tych, którzy nas napadli. Pytanie do was. Gdzie żeście się urodzili? Na statku obcych, na pokładzie statku obcych, tak? Mama weszła do środka i urodziła was na statku obcych. Teraz tak, chodziliście do szkoły, tak? Gdzie żeście pobierali swoje nauki? No na statku obcych. Gdzie żeście studiowali? Na statku obcych. A jak się źle czujecie, tak? Czujecie się chorzy, gdzie idziecie? No na statek obcych, tak? Kto wami rządzi? No statek obcych, tak? Sejm ma taką banderę, także tam widzicie, nie? Praktycznie wszystko robicie na statku obcych. Wy kobiety, które żeście urodziły matki, gdzie urodziłyście swoje dzieci? No na statku obcych, tak? Oddałyście swoje dzieci obcym, tak? Co jeszcze robimy na statku obcym? No to już wiecie, teraz tak. Już jesteście zakodowani? Jak zobaczycie taką banderę, szerokim łukiem to omijać, tak? Szerokim łukiem, bo to jest statek obcych. Ja w swoich poszukiwaniach znalazłem taką stronę, się nazywa oneheaven.org i tam są publikacje takiej organizacji, która się nazywa UKADIA. UKADIA opublikowało tak zwane kanony prawa pozytywnego. I teraz te kanony prawa pozytywnego nie są u nas prawem, ale co? Prawo, które jest tworzone przez Sejm, Senat i inne instytucje są zgodne z tymi kanonami. Więc nie można się na te kanony powoływać, ale prawo jest zbudowane na jej podstawie. Więc kanony prawa pozytywnego jest bardzo fajną podręcznikiem do nauki prawa. Dlatego też ja bardzo polecam, żeby się z tym zapoznać. Ale znowu, kanony prawa pozytywnego to jest taka gruba książka, więc żebyście nie musieli za dużo kopać, ja stworzyłem takie trzy skrypty z tego prawa. Pierwszy skrypt, no to tak wygląda, jest zatytułowany Osoby. Jest tam opisane hierarchia prawna we wszechświecie. Jaka jest hierarchia? Kto jest najważniejszy w prawie, a kto jest ma najmniejszą moc prawną, tak? Czyli ten skrypt Osoby. Następny jest co? Skrypt pod tytułem Przydatne pojęcia prawne, ponieważ my żonglujemy pewnymi słowami, pewnymi pojęciami, a nie mamy pojęcia, nawet nam się by nie śniło, że to ma takie znaczenie, tak? I tu są te właśnie przydatne pojęcia prawne. I co jeszcze mamy? I tutaj taki korupcja prawa. Tu jest opisane, na podstawie jakich zasad prawnych zostaliśmy zhakowani, tak? Jest to przez, można by powiedzieć, to, co tu się robi, jest legalne, tak? Legalne. I są zasady, przez które myśmy co zostaliśmy się niewolnikami, tak? Dobrze. Ja teraz przedstawię te zasady najgłówniejsze, przez które my zostaliśmy zhakowani, tak? Zostaliśmy co? Przerobieni w niewolników. Pierwszy taki kanon, że każde milczenie interpretowane jest jako odpowiedź twierdząca. Czyli taka zasada, jeżeli ktoś was coś pyta, a wy nie dacie odpowiedzi, to odpowiedź brzmi tak. Nie odpowiedzieliście na jakieś pytania kiedyś?
No, ale inaczej. Pamiętajcie, że jak jeżeli będziecie myśleć. Proszę? Jak ktoś powie, odmawiam odpowiedzi. To też jest odpowiedź. Twierdząca? Nie, to odmawiasz. Jeżeli ja bym na przykład powiedział tak. Wydaje mi się, że jesteś żabą. No i ja odmawiam odpowiedzi. To co wtedy? To jest potwierdzenie. Odmawianie odpowiedzi. To jest takie troszkę pat. Bo ale to jest reakcja. Pewna to odpowiedź, jest ale czyli nie do końca wiem, kim jesteś, więc ja bym musiał dorążyć dalej, zadawać kolejne pytania. Ale jeżeli byś nie odpowiedziała, albo nie obaliła tego, to ja bym cię traktował jak żabę, tak? Bo ja zadałem pytanie, ty nie odpowiedziałaś, czyli odpowiedź brzmi tak, czyli jesteś żabą. Ja cię biorę wtedy za nóżkę i do stołu. Mogę? Proszę powiedzieć ten numer, ten kanon, to w tej książce jest. Tak, to jest fikt na numer prawa pozytywnego. Aha. Tu bardzo ważne. To jest chyba jeden z najważniejszych elementów, przez które żeśmy zostali zhakowani. Domniemania pozostają w mocy, chyba że zostaną obalone. Czyli jeżeli ktoś przedsięwzie jakieś domniemanie, a my jego nie obalimy, no to staje się prawdą. Czyli to jak ja zadałem pytanie, czy ty jesteś żabą? Jeżeli ty tego nie obalisz, to znaczy zostajesz żabą i zostajesz traktowana jak żaba. Tak? Tylko nie przeze mnie, tylko znaczy, nasi okupanci z kosmosu korzystają z tych kanonów. Tak? Jest to zrozumiałe? Tak. Czyli pierwsze jest to, że bez odpowiedzi, to odpowiedź brzmi tak. Jeżeli do was, bo teraz tak, z pokładu obcych, tak, piszą do nas listy, tak? Czyli zapytania. Jeżeli nie odpowiemy, no to oni do mnie mówią, że odpowiedź brzmi tak. Tak? A to jeżeli jak ona ma obalić, proszę? Jak ona ma obalić, że ona nie jest żabą? Jak ma udowodnić, że nie jest? Przepraszam, Marku, nie jestem żabą. Kto jest żabą? Jestem człowiekiem. Nie jestem żabą. Tak? Albo może powiedzieć, że jestem człowiekiem. Tak? Dobrze, następny. Pożądany będzie inaczej. Następny podstawowy. Rejestracja jest aktem przeniesień i uznania niektórych praw od posiadacza formularza do administratorów rejestru. Mówiąc krótko, to co jest zarejestrowane w danym rejestrze stanowi własność właściciela rejestru. Tak? Bo po co się robi rejestr? Gospodarz ma co na podorędziu swoje gospodarstwo. To on chce wiedzieć, co ma w gospodarstwie. No to on chce robić rejestr. Tak? No i rejestr. 100 doła, obora, 10 świn, 100 kur, świnki i tak dalej, tak? Pytanie, gdzie zarejestrowaliście swoje dzieci? Na pokładzie statku obcych. Teraz już wiecie, że wasze dzieci już nie są wasze, tylko obcych, tak? Gdzie zarejestrowaliście swoje samochody? Też u obcych. U obcych, więc to jest... Należy do obcych, tak? Domy, wszystko. I jeszcze, ja nie wiem, czy tu mam jeszcze jeden kanon. Aha, jeszcze raz, bo tu chyba nie mam tego slajdu. Jest jeszcze jedna zasada. Formularz. Co to jest formularz? Wypełnienie formularza jest to pewien rytuał przeniesienia własności, to co wypisuje się do formularza, do właściciela formularza. Jest to zrozumiałe? Bo ja to trochę zamilę. Jeżeli coś piszecie do czyjegoś tak. formularza, tak? Bo formularz jest zawsze czyjąś własnością, tak? Więc dostajecie formularz, na przykład od policjanta, tak? Wy wypisujecie ten formularz, tak? Czyli to, co wpisujecie do formularza, darujecie policjantowi, tak? Bo urzędowi skarbowemu, nie? Tak? Dostajecie od urzędu skarbowego formularz, wypisujecie go i to, co żeście tam wypisali, darujecie właścicielowi formularza. Proste? I ostatni taki zasada prawna, przez którą żeśmy zostali zhakowani, to jest tak zwana, trzeba znać jakby różnicę między prawością a legalnością. Mówiąc krótko, jest taka zasada, że chcącemu nie czyni się krzywda. Tak? Czyli jeżeli się na coś zgodzimy, tak, to my możemy to z wami zrobić. Na przykład, żeby to zrozumieć. Prawo mówi, że nie wolno zabijać ludzi, tak? Ale jeżeli zostanie wydany wyrok śmierci, to jak mamy zabić tego skazanego? Przecież prawo mówi nie zabijać, nie? Nie wolno zabijać, tak? A oni chcą zabić tego skazańca. Podpisają mu ten formularz pewnie.
Tak, tak, pod, co robi sędzia? Daje temu skazanemu wyrok śmierci do podpisania. No, pamiętajcie, nie czyta. I pamiętajcie, każdy was podpis to jest wasza zgoda. I on to podpisuje, no, ale czyli taki się zgadza. Bezpamiętnie tak? To podpisuje? No, każdy, który został każdy skazany, który został zabity, tak, musiał podpisać wyrok śmierci. Bo jeżeli nie podpisze, to nie można go zabić. Bo jak nie podpiszesz, to cię zabijemy. To taki głupi, no, nie? To co nie, do stracenia. Teraz tak, ja czytałem, nie wiem gdzie to było napisane, ale czytałem takie doniesienie z I wojny światowej, że dwóch żołnierzy zdezerterowało. Zostali im złapani, no oczywiście sąd polowy, tak zwane rozstrzelanie. No i wyciągają tego skazańca, przywiązają do słupu, wychodzi pluton egzekucyjny, no i oficer mówi, a proszę mi pokazać wyrok śmierci. Tu nie ma podpisu skazanego. Pluton egzekucyjny do koszar, a uwolnić tego tutaj skazanego. Tak. Ale to jak musiałby wyglądać ten, no, ten formularz, że ten skazany się zgadza? No, co, w amoku był? Inaczej, jak cię skazuje, jak zostaniesz skazana na śmierć, to sędzia, czy tam ci jego tam poddani, poddają ci do podpisania wyrok śmierci. Ale oni tak mówią, że to jest wyrok śmierci, czy po prostu... Tak, jest tam napisane, że my tam w imieniu tego tak wszystko, to oskazujemy cię na śmierć. Przez powieszenie na przykład, tak? No, ale... Jeżeli to podpiszesz, no to cię mogą powiesić. Ten człowiek. I wtedy to się staje co? Prawość staje się, zabicie ciebie staje się legalne. Ja myślałam, że to tuż przed, że tak powiem, pół minuty to przed krzesłem elektrycznym na przykład, nie? Nie. Inaczej, my to robimy cały czas w życiu. Na przykład, przyjechałaś tu samochodem? Tak, autem. Autem, dobra, to ja sobie go wezmę. Jak będę, jak skończę tutaj ten wykład. Nie wiem, jak sprzeciwem. Nic z tego. Nie pozwalam. Bo gdyby nie, widzicie, co? Ona zaprzeczyła, tak? Nie zgodziła się. Wyraziła sprzeciw, tak? Czyli nie wyraziłaś zgody. Gdybyś nie wyraziła sprzeciwu, to ja bym sobie to nowym autem dzisiaj pojechał, tak? Zgadza się? Już rozumiecie, o co chodzi? Zgoda znosi bezprawność. Dlatego też tutaj wyciągnąłem taką definicję z leksykonu prawa cywilnego i pisze tak, zgoda uprawnionego ma ten między innymi skutek, że uchyla bezprawość działania naruszającego dobra osobiste. Tak? Jeżeli byś się zgodziła, tak, że ja mogę wziąć twój samochód, no to już po twoim samochodzie. Dlatego też właśnie nasi okupanci to wykorzystują. Tak? Jeżeli wyraziłaś zgodę, no to znaczy, że to możemy używać. Nie? Dobra. Mogę coś zapytać? Tak. Wszystko fajnie, ze wszystkim się zgadzam, tylko na przykład rejestracja samochodu. Jaki mamy wybór i jak możemy się bronić i co możemy zrobić? No bo nie samochód rejestrować. Nie zarejestruję, nie mogę jeździć. Możesz. Jak? To jest tylko pogłoska, że nie możesz jeździć. No swój rejestr. Jeżeli i teraz tak, już wchodzimy. Mam umowę kupna sprzedaży z tym, kto mi sprzedał samochód. I co teraz? Nie muszę rejestrować. Tylko na podstawie tego. Jest ustawa o drogach publicznych, tak? Tak, bo jeździmy co? Po drogach publicznych, tak? Zgadza się? Już mam czytać. I teraz tak. Kto może korzystać z drogi publicznej? Powiedzcie mi. Każdy. Każdy. Więc ty korzystasz z drogi publicznej. Kto nie może jeździć bez rejestracji? Osoba fizyczna. Jeżeli osoba fizyczna pojedzie bez samochodem, bez rejestracji, to wyląduje w więzieniu. Tak? Ale człowiek. Znaczy, no każdy może jeździć. Żywy człowiek. Dobrze, okej. Okay. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Chodzi o to, żebyście załapali te podstawy prawne. Bo jak już załapiecie podstawy, to już będziecie sami mogli się bronić. Znamy już wszyscy te zasady prawne, tak, te 5 zasad prawnych. Możemy przytoczyć, że brak odpowiedzi to odpowiedź twierdząca. Rejestracja to przeniesienie własności do
właściciela rejestru. Wypisanie formularza to jest co? To jest oddanie to, co w formularzu do właściciela. Właściciela formularza. Zgoda znosi bezprawość. Co tam jeszcze było? Rejestracja, a tu już mieliśmy, tak? Już to wszystko znamy. I teraz w 1302 roku papież, teraz tak, pytanie, czy wiecie, kto to jest papież? Możemy nie wiedzieć, kapitan statu Watykanu. Papież jest to namiestnik naszych okupantów na naszą planetę. Tak? To jest capo di tutti capi, tutaj wszystkich tutaj tych zbrodniarzy, tak? I co zrobił papież w 1302 roku? Wystosował list do wszystkich mieszkańców tej planety i powiedział tak.